Wspólnie po fundusze unijne sądeckie samorządy zawiązują stowarzyszenie pod nazwą Aglomeracja Sądecka. To odpowiedź na przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego Strategię Rozwoju Małopolska 2030. Według zawartych w strategii założeń gminy, które sformalizują współpracę, będą mogły liczyć na szczególne wsparcie przy zdobywaniu funduszy unijnych, podobnie jak miało to miejsce w przypadku aglomeracji krakowskiej. Jeżeli prześpimy ten moment, który po prostu bardzo łatwo jest przespać, bo nic się nie dzieje z dnia na dzień, to po prostu możemy się czekać, tylko naprawdę jak się obudzimy, będzie za późno. I ta odpowiedzialność każe nam dzisiaj, prawda, powiedzieć: słuchajcie, Sądecczyzno, obudź się, samorządy Sądecczyzny, obudźmy się, zawiążmy tą współpracę i działajmy, bo to tak naprawdę o to chodzi. A problemów, przed którymi stają samorządowcy, jest mnóstwo i tylko wspólne działanie może przynieść rezultaty. Mamy ogromne z gospodarką śmieciową problemy i musimy to rozwiązać. Mamy problemy komunikacyjne, problemy wodno-kanalizacyjne, problemy z polityką senioralną i wiele, wiele innych. A więc jest pole do działania, tylko trzeba działać wspólnie. Wspólne działanie pozwoli nam lepiej je wykorzystać. Pozwoli uniknąć na przykład budowy podwójnych obiektów, które dzisiaj zdarza się. Bez takiej współpracy mogą powstawać obiekty, które w tym samym czasie bez konsultacji, które być może w przyszłości nie byłyby potrzebne albo w takiej ilości, albo w takim wydaniu. Myślę, że to jest wielka szansa. Niestety wśród samorządów, które działają w stowarzyszeniu, nie ma Nowego Sącza, choć, co zgodnie podkreślali włodarze gmin, powinien pełnić rolę naturalnego lidera. Miasto Nowy Sącz rozpoczęło pewne działania, bo odbyły się takie spotkania, jedno chyba to było w lutym albo w marcu, potem był czas pandemii, długo nic, potem z inicjatywy marszałka, ale to było z inicjatywy marszałka, odbyły się takie spotkanie tutaj potencjalnych gmin wchodzących w skład obszaru MOF-u sądeckiego. Tam również pewne takie działania koordynacyjne miasto podjęło, natomiast i pewne ankiety wypełnialiśmy, ale właściwie nie było żadnej dyskusji, żadnej pracy i my tym się niepokoimy. My generalnie jesteśmy chętni, żeby Nowy Sącz podjął te działania, tylko jesteśmy bardzo głęboko zaniepokojeni, że tych działań po prostu nie ma. Nie jest tajemnicą, że nie jest najlepsza chemia, jeżeli chodzi o współpracę gmin z miastem Nowy Sącz, ale tutaj nie chodzi o chemię, tylko to chodzi o pragmatyzm. Tutaj chodzi o to, że my po prostu musimy działać. Uważamy, że takim naturalnym liderem tego stowarzyszenia powinno być miasto Nowy Sącz. Tylko na warunkach partnerskich. Tak, nie tak, jak byliśmy nieraz traktowani w sądeckich wodociągach. Lista samorządów, które chcą działać w ramach aglomeracji, nie jest zamknięta, ale czas biegnie. Co mamy czekać? Skoro mamy w strategii wskazany w sposób naturalny ten obszar sądecki, sądeczyzny, pewne działania zostały podjęte kilkanaście miesięcy temu i inicjatorem był Urząd Miasta Nowego Sącza, ale czas biegnie. To jest cały czas ten pociąg. Myślę, że nas po prostu nie jest stać na to, by dłużej zwlekać. Na razie w aglomeracji sądeckiej zrzeszyły się Stary Sącz, Podegrodzie, Łącko, Korzenna oraz Nawojowa. Pismo w tej sprawie trafiło także do prezydenta Nowego Sącza oraz wójtów gminy Chełmiec, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Rytro i Kamionka Wielka.